Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. No i słuchajcie kochani, dzisiaj niedziela i bardzo często mówiliście mi, że za dużo gadam na początku odcinka, więc dzisiaj robimy inaczej, troszeczkę wchodzimy w centrum sprawy, już lecimy w grze, gramy w tryb 2.0, błyskawica, na solo oczywiście, więc gramy. I dzisiaj poruszymy pewien temat, czyli ostatni dzień jetpacka i dzisiaj mam nadzieję, że tym jetpackiem troszeczkę sobie pogramy. Tutaj albo tutaj będziecie mieli ankietkę, w której zdecydujecie, czy wolicie takie szybkie odcinki, jak od razu zaczynam grać i mówić, czy wolicie jednak, jak mówię na początku, witam się z wami, przedstawiam, o czym będzie film, a potem będzie sama gra. Ja zdecydowanie wolę ten drugi wariant, czyli że mówię, a potem jest gra, no ale możecie też tak sobie zdecydować i potem pomyślimy, co z tym zrobić. Polecimy sobie tutaj na zgubne ziemię, ostatnio lubię właśnie akry albo tutaj lecieć, ale chyba troszeczkę nisko wylądowałem i dobra, to polecimy tutaj na wyrwę. Znaczy na tą dziurę po meteorycie. Tutaj są zazwyczaj trzy skrzyneczki. Tak jest i również tym razem, ale najpierw... Wiecie co? Najpierw polecimy sobie tutaj, żeby mieć pompkę chociaż. Bo nie wiadomo, co się wydarzy. Więc tak, dzisiaj, jak widzicie tutaj teraz na ekranie wam się wyświetla, oczywiście 11 czerwca kończy się jetpack. To jest jutro w sumie, więc dzisiaj jest ostatni dzień, w którym możemy sobie faktycznie tym jetpackiem jako tako pograć. No i mam nadzieję, że dzisiaj sobie nim pogramy, bo jest to... ja nie lubiłem tego, muszę przyznać, nie za bardzo przepadam za jetpackiem, no ale nie jest też jakiś ultra zły. Jest, więc dopóki jest, to ja go będę tolerował i nie będę jakoś narzekał ultra. Wiecie co, weźmy sobie na razie jeszcze to. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze może być. Raczej będzie ciężko. A z tymi brońmi, które mam, to tak nie za bardzo mi się to wszystko podoba. Ale tam na pewno coś jest. Po tamtej stronie. Tutaj widzę też podka. Tam jest jeszcze jedna skrzyneczka, więc polecimy sobie po podkę. A potem po skrzynkę. Nie wiem czemu, ale mam tak dość cicho to wszystko. A, bo ściszałem, wiecie po co, nie? Wiem, że tak może niebezpiecznie w tym miejscu pić, ale nic mi nie będzie, spokojnie. Ściszyłem grę, bo nagrywaliśmy ratowanie świata, więc już jest okej. Teraz będę słyszał po prostu wszystko, co powinienem słyszeć. Ktoś był w domku, więc ja tutaj zrobię tak i tutaj szybko sobie zrobimy coś takiego, żeby móc się napić. I zobaczymy, kto tutaj był. Na pewno ktoś był w domku, więc to wiem. Ja dzisiaj znowu nic nie grałem, jest godzina 21, jak to nagrywam, więc też nie mam jakoś zbyt dużo czasu na to wszystko. Ale postaramy się zrobić cokolwiek. Właśnie, minusem nagrywania takiego od razu, że wiecie, że ja tutaj zaczynam nagrywać i gram po prostu. Minusem czegoś takiego jest z pewnością to, że... że jak mnie na przykład teraz zabiją, to całe moje przywitanie pójdzie się tak o sobie pójdzie i już go nie będzie, prawda? No i to będzie problem mały, nie powiem, ponieważ wtedy będę musiał to wszystko zaczynać od nowa. A tak to MC po prostu, wiecie. A tu jest ty, popatrzcie, jak powiem sobie. Tam się czai ładniutko. O, on mnie trafił. Czy to z tyłu mnie gdzieś trafiłem? Nie wiem, ale... Lecę po niego, wiecie? O! Dostałem ze snajper. I właśnie od... 230 metrów. I właśnie o tym mówiłem, że teraz moje całe przywitanie poszło się papatkać. Jezus, nie wierzę, że z takiej odległości mnie ściągnął. No ale nic, no to zrobimy cięcie i wrócimy do was z kolejnym meczem po prostu. A, no i właśnie, zapomniałem wam z tego wszystkiego powiedzieć, że pod ostatnim odcinkiem, w którym grałem solo, zostawiliście takie oto wyniki. No grubo ponad 9000 łapek w jeden dzień, tak po prostu pod odcinkiem, no się nie spodziewałem. Więc bardzo wam za to dziękuję, tutaj właśnie tam też dużo osób pisało, że za dużo gadam, tam faktycznie 4 minuty gadałem o zmianach, no to rozumiem, że to może być za długo, no ale no wiecie, to tak czasami jest. I zawsze wam piszę mniej więcej, do której minuty trzeba sobie skipnąć. A bardzo często są właśnie takie momenty jak przed chwilą, że ja tutaj się rozgadam, wiecie, przez 3 minuty i nagle gdzieś randomowo sobie ginę, no i to wszystko, co na co zapracowałem sobie w całym odcinku, no idzie po prostu, wiecie, sobie do kosza. A to jest smutne jednak, to jest smutne. Dobra, zobaczmy, ile tam osób. No widziałem jednego kruka, mam nadzieję, że tutaj nikt nie podlatuje. My od razu lecimy tutaj sobie po niebieską emeczkę, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Czemu to się nie otwiera? W ogóle dzisiaj, nie wiem, w tej poprzedniej grze miałem wrażenie, że troszeczkę lagują mi się te serwery, czy cokolwiek, na czym gramy i może mam tylko takie dziwne wrażenie. Mam nadzieję, że faktycznie mam tylko takie dziwne wrażenie, ale być może tak też jest. Być może tak też jest. Czy coś będzie dobrego? No wiecie, no nie powiedziałbym, żeby to nie było dobre, jak najbardziej myślę. Weźmy sobie to w tym momencie, wypijmy sobie szybciutko tego Chuck Jaga tutaj. Nie ma co się nawet zastanawiać, na pewno nam to pomoże. Wiem, że może w innych sytuacjach powinno być lepiej przydatne, ale musimy też mieć na uwadze, że możemy bardzo szybko zginąć. W ogóle ostatnio, wczoraj na przykład
przykład przedwczoraj też grałem sobie tak sam, bez nagrywania. I muszę stwierdzić, że tak fajnie się gra, jak się nie nagrywa. Bo ja teraz cały czas się drę, nie? I jak się drę, to nie słyszę w ogóle ludzi wokół siebie. A jak słyszycie ludzi, to ta gra jest prosta tak naprawdę. Jak słyszycie ludzi, to ta gra jest prosta. A jak nie słyszycie, no to jest trudna. No, no niestety, tak to już tutaj jest w tym świecie. Shotguna bym bardzo potrzebował, nawet nie powiem wam jak bardzo. I potrzebowałbym też wiedzieć, gdzie, gdzie poleciał ten kruk. To też bardzo ważna była informacja. Ale najpierw zetniemy sobie kilka drzewek. Jak tam w ogóle wasz weekend? Ja jestem bardzo ciekaw. U mnie weekend był tak, że przez pierwszy w piątek byłem, w czwartek byłem u dentysty u siebie w domu, potem przez cały piątek mnie bolał ząb, przez całą sobotę mnie bolał ząb, przestał mnie boleć. O, widzimy tam typka, widzicie? No jest nastrzała. Jest nastrzała, więc tutaj sobie jeszcze otworzymy. I wejdziemy po prostu na niego ze strony, której nie będzie się spodziewał. A musimy sobie do tego zadania jeszcze troszeczkę wyżej wejść. Czy on tam jest? Tak. Nie, to nie jest on. Nie, to jest skrzyneczka. O Jezu, już mam z widy. O, wyszedł tutaj. Tak jest. I mamy jetpacka. Widzieliście o tym, co mówiłem. To, co mówiłem, to też się sprawdziło, więc mamy jetpacka. Mamy też shotguny, w sumie dwa, więc bardzo dobrze. No i takie coś, to mi się, szczerze powiedziawszy, bardzo podoba. I teraz tak, musimy to jakoś sobie poukładać, bo jednak jakieś tam medykamenty by mi się przydały, tylko... Dobra, wiecie co? Pójdę z jednym shotgunem jednak. Teraz jak te dwa shotguny już nie... Znaczy, jak pompa nie jest taka mocna, to niebieski tutaj shotgun wydaje mi się być całkiem przyjazny. Wiemy jeszcze, że tutaj gdzieś był kruk, prawda? Powinniśmy to wiedzieć, więc trzeba na niego zdecydowanie, wydaje mi się... O Jezu, że uważać. Gdzie jakieś takie zlagowane to wszystko? Bo gdzie pan kruk mógł być? Pewnie zaraz... ja go znajdę, a jak ja go nie znajdę, to z pewnością on znajdzie mnie, więc poszukajmy go po prostu. Dobra, słyszę go gdzieś. Ty, no słyszę go gdzieś blisko, ale nie mam pojęcia gdzie. Daj mi się, że jest tu. Nie, dobra, widzę go już. O kurde. No się sam zabudował, przykro mi. No ale niewątpliwie... Co tutaj się stało? Niewątpliwie też troszeczkę zrąbałem, no bo dostałem jednak... dostałem jednak jakiś tam damage. Nie był to może najwyższy damage na świecie, ale coś tam mnie uderzył. Ale cały czas go słyszałem, tylko nie wiedziałem gdzie i bałem się przez to wychodzić. Wiedziałem, że tutaj jest ten kruk, więc grałem troszeczkę bardziej bezpiecznie. On cały czas tam się chował za tymi wielkimi filarami. A jak gadasz, tak się drzesz jak ja, jak nagrywam, to naprawdę nie słychać, gdzie są ludzie. No i to zdecydowanie jest problematyczne. No ale zobaczcie, w tym momencie jetpack mi pomógł. Pomógł mi dość mocno, ponieważ byłem w stanie nie dostać full damage'u, a normalnie bym dostał, więc... Znaczy dostałem troszeczkę, w sumie nawet nie wiem czemu dostałem, przecież miałem jetpacka, go nie użyłem. Ale jakbym użył, to bym nie dostał. Ale mamy jabłuszka, więc sobie tutaj zjemy. Miejmy nadzieję, że nikt nas tutaj nie zestrzeli. 18 osób zostało, za to też w sumie lubię te blitzy, bo są naprawdę szybkie i naprawdę mega fajnie się gra. Jeżeli chcecie sobie potrenować grę, wiecie, macie więcej resursów, nie musicie ścinać miliona drzew, żeby mieć na fajty i tak dalej. Więc to naprawdę jest całkiem spoko. A tutaj mam teraz snajperkę, muszę się przyzwyczaić do tego, naprawdę, bo wiecie, zazwyczaj już byłem przyzwyczajony do grania z dwoma rzeczami, znaczy z dwoma shotgunami, a teraz wszystko się zmieniło, no i trzeba troszeczkę inaczej do tego podchodzić, ale w sumie, szczerze powiedziawszy, mi się to podoba, jakby to, że wszyscy nosili te dwa shotguny, to był problem z miejscami po prostu w ekwipunku, jak widzicie, mamy dzięki jabłuszkom teraz 100 życia i 100 pancerza, warto o tych jabłuszkach pamiętać, ja często zapominam. No i warto też pamiętać, żeby się rozglądać i żeby słuchać, bo ja na razie nie słucham, bo gadam do was, ale jak będę słuchał, to z pewnością będzie troszeczkę lepiej, więc muszę ograniczyć swoje gadanie. Czy to jest bomba taneczna? Jest, faktycznie. Tu jest niebieska pompa i niby spoko, ale nie, wolę teraz już tego taktycznego. Zawsze go wolałem, bo taktyczny więcej wybacza błędów. Jeżeli nie traficie pierwszego strzała, to taktyczny zawsze wam pozwoli jeszcze mieć tą jedną próbę. Pompa, nie traficie pierwszego strzału, często gęsto padacie. Zwłaszcza teraz, kiedy pompa i tak już nie zabija na hitkę, no to... No niby jest warto dalej ją nosić, ale jednak warto też mieć troszeczkę w głowie. W sumie wydaje mi się, że powinien dalej nosić dwie pompy, dopóki nie mam małych potek na przykład do wzięcia. Ja na przykład, no bo wiecie, 10 tutaj moich...
jak to się, bandaże. Bandaże są słabe tak naprawdę, więc to mi nic nie da. Stał 13 osób, a ja nikogo nie widzę, więc wejdźmy do strefy. Tam widziałem, że zleciał zrzut. Czy mi się zrzut przyda w tym momencie na cokolwiek? Nie wiem, ale możemy spróbować pójść w jego kierunku. Chyba że spotkamy po drodze kogoś innego. A jest to możliwe. Dobra, widzę już typka. Szybki strzałek, o Jezu, czemu ja karabina nie wyciągnąłem? Właśnie mam jeszcze problem, po strzale ze snajpy często gęsto nie zmieniam na broń tam, o Jezus. Myślałem, że mnie nie widzi, szczerze powiedziawszy. A to nie powinien być jakiś ultra trudny strzał. A może i będzie. Ma granatnik. Za co granatnik, za snajpę? Czy granatnik za snajpę jest teraz opłacalny? Chyba nie. Chyba nie. Wiem, że tamten będzie mnie chciał dojechać, ale jakby... Ja też... Czemu on nawala? Moje strzelanie miało być... O Jezus! Moje strzelanie miało być lepsze. W ogóle to jest typo. Czemu ja to robię? Czemu ja nie zbudowałem? Byłem pewien, że postawiłem tą ścianę, a nie postawiłem. To było złe. To było bardzo złe, co zrobiłem. Po pierwsze, co złego zrobiłem? To to, że zlekceważyłem ten granatnik. Byłem pewien, że te strzały do mnie nie wlatują. Więc no to był mały problem. To był mały problem. Co z drugie zrobiłem, myślę, to to, że tutaj nie zabudowałem się od razu, tylko próbowałem strzelać, nie wiem w sumie po co. I jeszcze problem był taki, że strzelałem z pompki, znaczy z tego, no po prostu z pompki zamiast z karabinu, więc to było bardzo, zobaczcie, to... Ja nie jestem najlepszym graczem, ale wydaje mi się, że tych dwóch graczy spokojnie dałbym sobie porobić. Oni w ogóle się nie budują, stoją sobie na otwartym terenie i się strzelają. Tak naprawdę wystarczył jeden dobry strzał ze snajperki i byłoby po nich, więc no niestety, ja już nie będę w stanie nagrać dla was kolejnego meczu, bo jest już 21:50, więc zaraz będzie cisza nocna, nie chcę już się drzeć, ale i tak myślę, że było całkiem spoko, no ja się pobawiłem dobrze, coś tam przynajmniej sobie potrenowałem, a bardzo chciałem dla was, wiecie, zdać jeszcze jedną gierkę właśnie z końcem jetpacka, przypomnieć, że jutro właśnie już jetpacka nie będzie i przy okazji zapytać was, czy wolicie takie odcinki właśnie przygotowywane, gdzie ta gra znajduje się zazwyczaj dlatego, że powinna się tam znaleźć, czy jednak wolicie takie gierki, w których, wiecie, robię najpierw wstęp, a potem grę. A nie tak jak teraz, że po prostu wstęp jest już w grze. Bo tak mi jest łatwiej, ale wiem, że wy często nie lubicie jak gadam. No ale to chyba po to tutaj przychodzicie na ten kanał, nie? Jak chcecie oglądać tylko proplaysy, to sobie idziecie na inne kanały. Tutaj myślę, że przychodzicie dla mnie, bo mnie lubicie. I lubicie jak ja gram i gadam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak więc co? Jak zawsze przyszedł czas pożegnań. Ja jak zawsze zapraszam was na mojego fanpage na Facebooku, gdzie takie oto karty Google Play są do wygrania. Wbij sobie, stawcie lajka i czekajcie na postkonkursowy. Do tego zapraszam was na G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie pojawione gierki. Link oczywiście w opisie. Tutaj Twitch porobił tego typka, bardzo mnie to cieszy. Link oczywiście w opisie, tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco. Na dzisiaj, moje drogie Fortnite'owe świry, to wszystko. Będziemy kończyć. Piszcie mi w komentarzach pomysły na następne odcinki. A ja taki... Dziwnie się czuję. To nie jest mój styl odcinka, takie, wiecie, granie po prostu. Ja lubię sobie pogadać, więc następny już chyba będzie normalny. Ale poczekam, co wy na to powiecie. Ja już się żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa!